Jak co roku przedstawiamy Wam możliwości i zalety naszej szkoły, abyście mogli dokonać świadomego wyboru ścieżki rozwoju dla Waszych potrzeb. Zespół Sił Ogólnokształcących otwiera wszystkie drzwi przed Wami, a spacerze po naszej szkole towarzyszyć Wam będą dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących, grono pedagogiczne oraz uczniowie naszej szkoły. Bardzo proszę Pana Dyrektora Bogusława Mędrka o rozpoczęcie naszego spacera. Serdecznie, w szczególności bardzo gorąco witam uczniów szkół podstawowych i ich rodziców. Serdecznie witamy. Witam grono pedagogiczne Gimnazjum Publicznego nr 1 oraz uczniów naszej szkoły. Chciałbym również serdecznie powitać naszych gości specjalnych, z którymi na co dzień współpracujemy. Przedstawicieli szkoły Europejskiej Zamszczule i Nalek, pana Jurgena Lesza i towarzyszącą panią Iwonę. Serdecznie witamy. Proszę Państwa, na jakim poziomie rozwoju byśmy nie byli, zawsze i wszędzie najważniejsi są ludzie. I tak samo jest w naszej szkole. Uczniowie i nauczyciele. W związku z tym, że uczniowie raz szóstych jeszcze nie podjęli decyzji, pozwolę sobie przedstawić grono pedagogiczne Gimnazjum Publicznego nr 1, które będzie pracowało do... Zaprezentuję Państwu część swoich dokumentów. A to pierwszy element tej prezentacji. Okay.
stojących na srokach. Tutaj są miejsca, nie stójcie po głosie. Bardzo proszę. Proszę bardzo, zejdźcie tutaj na to. Będzie wam wygodnie. Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich erstmals beim Tag der offenen Tür unserer Partnerschule im Gymnasium Nummer 1 dabei sein zu dürfen. Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, drogie koleżanki i koledzy, bardzo się cieszę, mogę po raz pierwszy uczestniczyć w uroczystości Dni Otwartych naszej Szkoły Partnerskiej. Unsere Zusammenarbeit durch Begegnungsprojekte wird auch für die Zukunft eine wichtige Rolle im europäischen Profil unserer Schulen bilden. So können die Schülerinnen und Schüler beider Schulen ihre Fremdsprachenkenntnisse anwenden und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Nasza współpraca w projekcie również w przyszłości będzie odgrywać ważną rolę w europejskim profilu naszej szkoły. Dzięki temu uczniowie obu szkół mają możliwość wykorzystania swoich umiejętności językowych, jak również doskonalenia. Beste Chancen für die berufliche Zukunft in unserer deutsch-polnischen Heimatregion sind ein wichtiges Ergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen. Ich wünsche uns allen von diesem Weg viel Erfolg und alles Gute. Istotnym rezultatem naszych wspólnych starań są lepsze perspektywy zawodowe w regionie przygranicznym. Życzę nam wszystkim na tej drodze powodzenia oraz wszystkiego dobrego. To są akurat tegoroczni, ubiegłoroczni, którzy byli finalistami konkursów przedmiotowych, kuratoryjnych, bo tak naprawdę dla uczniów te konkursy są najważniejsze. Takie sukcesy są możliwe, dlatego że po pierwsze przychodzą do nas zdolni uczniowie, ale również dlatego, że obejmujemy zajęcia poselekcyjne. Tych zajęć jest bardzo dużo, jak widzicie. To są zajęcia nie tylko proponowane przez nas, ale niejednokrotnie uczniowie wychodzą z inicjatywą, chcąc rozwijać swoje jakieś umiejętności, więc również jesteśmy otwarci. Największym zainteresowaniem, jak się łatwo domyśleć, cieszą się zajęcia artystyczne. No bo wiadomo, przychodzą uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje zdolności, śpiewać, tańczyć, rysować, recytować i to oczywiście również umożliwiamy. Zresztą Państwo być może również mieliście okazję obejrzeć, ponieważ takie imprezy jak Top Talent czy coroczne musicale, 5P już się odbyło, również można zobaczyć na deskach sali teatralnej NFT-u. Także nawet jeśli ktoś nie bardzo idzie, wybiera gimnazjum no ze względu na naukę, no to tutaj również może rozwijać swoje inne talenty. A tym, którzy mają problemy w nauce, również pomagamy i w tym celu organizujemy zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów oraz cieszące się dużą popularnością konsultacje. Także jeśli ktoś nie opanował materiału, ma braki, może sobie z nich zajęć skorzystać. One odbywają się po południu. Niejednokrotnie są dopasowane do planu lekcji, także nawet nie obciążają czasowo uczniów i mogą z takich zajęć skorzystać. To są właściwie takie korepetycje. Tyle tylko, że chciałam dodać, że wszystkie zajęcia w naszej szkole są bezpłatne. Myślę, że jest to dość istotna informacja dla rodziców.
okręgu i kraju. Widać również, że wyniki te są wyżej średnie lub średnie. Na następnym slajdzie to są te same wyniki, tylko chyba bardziej czytelnie przedstawione w postaci diagramu skupowego. Chciałam również podkreślić jeszcze, że nasza szkoła na początku istnienia gimnazjów nigdy nie osiągnęła, nigdy nie miała niższych wyników niż średnia województwa. Myślę, że też jest bardzo ważne. Chciałam Was, drodzy szóstoklasiści, zaprosić na już siódmą edycję konkursu rejonowego matematycznego, organizowanego przez naszą szkołę, a patronowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W tym roku konkurs odbędzie się 24 maja, to jest piątek, o godzinie 14. Sponsorem konkursu już od lat jest Polskie Radio, więc nagrody zawsze co roku są bardzo atrakcyjne. Zapraszam serdecznie. Znano, że nasza szkoła posiada wieloletnie tradycje siatkarskie. Osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, na szczeblu miejskim, wojewódzkim i wyższym. I tak w roku ubiegłym dziewczęta reprezentujące nasze gimnazjum zwyciężyły na szczeblu miejskim w piłce środkowej oraz indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych. W tych ostatnich dodatkowo na szczeblu wojewódzkim zajęły trzecie miejsce. Chłopcy na poziomie gimnazjalnym nie odstają od swoich koleżanek. Na szczeblu miejskim zwyciężyli w piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, koszykówce i również w biegach przełajowych. Ponadto na szczeblu wojewódzkim zwyciężyli również w piłce siatkowej, na koniec osiągając 14 miejsce w kraju. Oprócz gimnazjum w naszej szkole również jest grupa licealna. Licealiści zwyciężyli na szczeblu wojewódzkim, osiągając na koniec tytuł wicemistrzów polskich w piłce siatkowej. Szczegółowe informacje na temat pokonań sportowych naszych uczniów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. A dodatkowo, kiedy tutaj już zakończymy tę prezentację, podejdźcie do stołów, które tutaj stoją i zobaczcie wszystkie puchary, które zdobyli nasi uczniowie i nasze uczennice. Oczywiście to jest może 1/5 wszystkich pucharów, które są w posiadaniu naszej szkoły. Sportowców naszych wspiera zespół cheerleader pod kierownictwem pani Ani Górskiej. Oto one. A little bit of money got me right. I like it. A little bit of money got me right.
serdecznie zaprosić do szkoły po prostu, żebyście mogli posprawdzać to, co mogliście zobaczyć tutaj na prezentacji slajdu na żywo. Chciałbym Państwa również zaprosić do naszej kawiarenki szkolnej, żeby się pokrzepić, bo na pewno jest to już końcówka dnia, jest jeszcze Państwu dobrze. Babka, kawa i ciasto czeka na Państwa. No właśnie, ja pamiętam przecież, że w zeszłym roku tu miałeś. W zeszłym roku miał dwa tutaj. Tutaj, ale mówił, że w domu ma ich więcej, natomiast... To jest chyba najgorsze, takie karmienie po prostu, ja cię, ale... Ale jaka rozkmina, wydaje się, że to oślizgnie. Teraz odpowiedzią mu to usatysfakcjonowałem. Jaka odpowiedź mi fascynuje. A ptaszniki na karmiona. Nie, to groźne nie jest. Groźne jest to, co w kwietniu trzyma do tego. No nie, no co ty? To jest kalendarzowy. Nie, proszę cię, nie. Tam nie graźni. Trzeba to zagonić. No ja wiem, bo to nie znam. Co? Wiem. Wiem.